4-1. W sprawie wniosków o wprowadzenie zadań do wieloletniej prognozy finansowej dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickiego. Szanowni Państwo, chcemy zaproponować Państwu w imieniu zarządu podjęcie tej uchwały, która ma na celu spowodowanie, żeby w wieloletniej prognozie finansowej miasta znalazły się nasze zadania, które planujemy realizować w roku przyszłym. Właściwie w tym roku tylko zadanie z zakresu budowy kortów tenisowych na terenie klubu sportowego Gleba Owianka jako zadanie priorytetowe, wykonanie projektu będzie realizowane, a realizacja nastąpi w roku przyszłym i w roku 2015. Oprócz tego zadania, które chcemy zrealizować, to jest wykonanie kilku uchwytów na boisku sportowym w Łuszanowicach i przebudowę toru dla deskorolek. No już się zużył, trzeba go po prostu odnowić. I na końcu mamy budowę chodnika wzdłuż ulicy Łuczanowickiej od skrzyżowania z ulicą Godewskiego do wlotu ulicy Orłowskiego. Tutaj Państwo z IKIT-u, gdzie byliśmy dwukrotnie, zaproponowali takie rozwiązanie, żeby bez kosztów finansowych w tym roku, no bo już pieniędzy nie mamy, prowadzić te zadania jako rozpoczęcie prac projektowych, a sfinansowane będą w roku przyszłym. Tenże projekt był opiniowany przez Komisję Budownictwa i oddaję głos koledze Waczekowi. Komisja po zapoznaniu się z treścią całego projektu to jednogłośnie przyjął, pozytywnie zaopiniował. Dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do dyskusji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Bardzo proszę o zgłaszanie się. Patrzę, nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu.